A myślicie sobie, Anita, o ile makijażu dzisiaj nałożyłaś? Pewno gdzieś idziesz, w jakieś zarąbiste miejsce. Wiecie, gdzie idę? Po płatki do sklepu. Ale dzisiaj miałam taki normalnie vibe jakichś takich moich starych stylizacji. Ja właśnie tak się malowałam, albo nawet mocniej, jak chodziłam do liceum. I normalnie nie uwierzycie, co mam na sobie. Skinny jeans. Spójrzcie. Normalnie mam na sobie takie, nie wiem, rurki. Aż tak się dziwnie czuję, powiem wam szczerze. Bo ja najczęściej najczęściej noszę takie bardziej smart albo luźne spodnie. I normalnie, no, powiem wam szczerze, ciężko mi się przyzwyczaić. Ale dobra, kochani, ja idę do tego sklepu, ale oczywiście ja i tak muszę się przejść do Action, do Kika, bo mam taką nawet fajną współpracę. W ogóle zastanawiałam się i dajcie mi koniecznie znać, czy was interesuje taki temat tworzenia treści UGC, nie wiem, zarobku dodatkowego, bo uważam, że to każdy może robić. A ja dużo rzeczy na ten temat wiem, więc dajcie mi znać. Powiem wam szczerze, rzeczy jesiennych nie było tak dużo. Ani w Kiku, ani w Action. Jednakże bardzo ciekawą rzeczą, jaką zobaczyłam w tym roku, są bombki jesienne. Powiem wam szczerze, nawet mi się to spodobało, ale nie wiem, co to ma znaczyć. Czy to znaczy, że mamy teraz choinkę też na jesień ubierać? Wielkim szokiem dla mnie były jednak regały, całe regały rzeczy świątecznych, jak dla mnie o wiele za wcześnie. I ja tutaj mówię właśnie o słodyczach, przecież jeszcze tyle czasu jest, o kalendarzach adwentowych. Tutaj były oczywiście piękne też domki, które ja zawsze uwielbiam, zawsze chciałam mieć takie całe miasteczko, ale w zasadzie jeszcze nigdy ich nie zbierałam. Ba niektóre rzeczy świąteczne mi się naprawdę podobały, w tym ozdoby, bardzo, bardzo naprawdę ładne bombki estetyczne. Kokardy też były w kilku kolorach, więc uważam, że naprawdę tutaj były fajne rzeczy, jak naprawdę ktoś lubi tak w innych kolorach te święta spędzić. Jednakże odeszłam od tego, no bo nie ma jeszcze świąt tyle czasu. Widzicie, nawet kubki świąteczne, no kurczę. Dobra, kochani, ja jestem w domu, pokażę wam, co kupiłam. Byłam w wielu miejscach, ale no, nie było jakoś wiele produktów. Tak jak pewnie widzieliście z tych moich nagrań, nie było dużo rzeczy jesiennych. Jestem trochę w szoku, bo ja już widziałam w Action normalnie całe półki, regały w rzeczach świątecznych. Więc szok dla mnie trochę. To kupiłam rzeczy do współpracy, więc widzicie, nawet macie mikropodpowiedź. Ciekawe, z kim współpracuję. Ciekawostka. Mamy cynimy niż zarąbiście, ale jak już mowa o płatkach, ja tam przychodzę i patrzę nowość. Co to jest za nowość? Patrzcie na to. KitKat? What the hell? Jestem zszokowana. Zaraz będziemy próbować. Z takich rzeczy, co też się zdziwiłam, to Dragon Finger o smaku kimchi z Mamuta. Nie wiem, czy wy kojarzycie, ale to jest taka OG marka, która robiła pieczywo. Pomyślałam, spróbuję.
I mięta, i mleko z tych takich rzeczy. A rzeczy z Action, które kupiłam, to są kwiaty do tego bukietu, o którym wam mówiłam. Będę musiała je jakoś obciąć, żeby nie były w jednym miejscu. Módlcie się, że zdam radę to zrobić. Zrobiłam takie różowiutkie, wydaje mi się, że takie jest ładnie. Tyryryry. I też kupiłam rzecz taką halloweenową do spróbowania, czyli po prostu takie brownie z kawałkami belgijskiej czekolady. I co do halloweenowych rzeczy, to powiem wam szczerze, że tak, było trochę halloweenowych rzeczy, ale to było takie bardziej w stylu MMS-y, ale jest logo halloweenowe. Czyli to nie było takich rzeczy nowościowych, a tego na przykład Mr. Brownie nie widziałam, a zdążyłam jeszcze zerknąć, że były dwie opcje z tego Mr. Brownie, oprócz halloweenowych, to jeszcze były czekoladowe właśnie z MMS-ami i MMS-ami, Jezu, już teraz nie wiem, jak się dobrze mówi, i takie po prostu chyba waniliowe same z orzechami migdałowymi, coś takiego, nie jestem pewna. Dobra, ja i tak muszę spróbować tego KitKata teraz, bo jestem strasznie głodna. I będziemy się brać do robienia tego bukietu. Mam nadzieję, że będę mogła wam troszkę przynajmniej pokazać. Oczywiście ja wam i tak podlinkuję, bo wydaje mi się, że do kiedy już włączę ten tutaj vlog, wam pokażę, to już będzie można wam pokazać ten końcowy efekt tej współpracy. I wtedy oczywiście wam podlinkuję jakby moją tą pracę. Co do spodni, kochani. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, to sobie zdjęłam spodnie i założyłam coś wygodnego. Ja się chyba odzwyczaiłam chodzenia w takich spodniach ciasnych. Może i dobrze. Warto było spróbować, ale dziękuję bardzo. Idziemy jeść. Wyglądać, to one zarąbiście wyglądają, no spójrzcie. One ewidentnie mają jakąś powłokę taką czekoladową. I już się mleko robi całe czekoladowe i nawet czuć mocno czekoladę. Ale ważne, jak smakują. Zobaczymy. Spodziewałam się, że one będą o wiele bardziej słodkie, ale nie są. One są takie napompowane trochę, czyli są jakby w środku dużo nie mają i są takie lżejsze. Są słodkie, wiadomo, takie mocno czekoladowe, ale bym powiedziała, że w smaku mają bardziej smak czekolady takiej gorzkiej niż mlecznej. I to jest w moim zdaniem plus. One troszeczkę mi tak w smaku też przypominają takie troszeczkę owsiane. Nie patrzyłam, co tam jest w składzie dokładnie, czy to są kukurydziane, czy jakie. Ale powiem wam szczerze, jak lubicie czekoladę, to polecam. Ale nie częściej niż raz dziennie, bo jak dla mnie, no są mocne. Mocno czekoladowe, a czekolada czasami tak może zapychać. Czy są lepsze od Nesquika? Powiedziałabym, że tak. Powiedziałabym, że są lepsze, bo Nesquik jest też taki pusty, ale ten smak nie jest tak mocno wyrazisty. Tu jest ewidentnie wyrazisty smak. No, dziękuję. Tutaj segment Anitka smakuje, który w ogóle zauważyłam, co vloga jest, że ja coś nowego smakuję. To powinnam to sobie napisać w bio. Skończone. Dziękuję bardzo. Co robisz? Zmywajmy się. On zaraz wezwie glinę albo swoich kumpli. Nie przeżyje. Siemano, kochani. Mamy kolejny dzionek. Tak, dobrze widzicie. Rozpierdziel totalny za mną. Bo tak jak mówiłam, musiałam robić bukiet i ja już go zrobiłam. Zaraz wam go pokażę. Módlmy się, że zaakceptują mi go, bo już zrobiłam taki mikrofilmik, jeszcze oczywiście muszę go przerobić, więc już pokazuję wam mój bukiet i jak zostanie zaakceptowany, to pewnie wam tutaj pokażę TikToka przerobionego, jak go robić. Dobra, kochani, to jest ten bukiet. Widzicie, nawet zrobiłam taką kokardę. Może wam zrobię tutorial w zasadzie na święta, to akurat taką kokardę robić. I to jest ten bukiet. Dajcie mi znać, co myślicie. Mi się ta kokarda bardzo podoba. Jak jesteście ciekawi, kokardę kupiłam w Kiku. Ona była chyba za 12 zł. No. Dajcie mi koniecznie znać.
Jestem w trakcie robienia przepierki ubrań na jesień. Proszę mi tu nie oceniać. Jest rozpiernicz. Ale powiem wam szczerze, no nie mamy miejsca. Chyba będę musiała... Kurde, no nie wiem. Chyba będę musiała wywalić tą kurtkę krowę. Ja jej w ogóle nie noszę, ale ja ją centymetr cały czas trzymam, a ona strasznie dużo miejsca zajmuje. Czekajcie. Ja nie wyglądam w niej jakoś źle, ale ja jej nigdy nie noszę i mi się podoba po prostu sama forma tego, że ja ją mam, ale ja jej nie noszę. Dajcie mi znać, czy mam ją wywalić, czy nie. Kurde, ale fajna jest, tak wiecie, czarno-biała. Dobra, kochani, trochę czasu minęło, ja się ogarnęłam, posprzątałam, jestem, powiem wam szczerze, zadowolona, nawet trochę zrobiłam. Tutaj jest mój kalendarz. Jednakże zobaczyłam, że muszę kupić czarną gumę do ubrań, bo ze starości mi się zepsuła w jednej z sukienek, takich, co trochę wyglądałabym jak, nie wiem, adultowa agentka albo atomówka, jakbym chciała iść na jakąś imprezę halloweenową w tym roku, więc dobrze by było, jakbym nową gumę kupiła i włożyła właśnie do tej sukienki, żeby było jak coś, jakbym miała iść na jakąś imprezę, nie mam na razie żadnego zaproszenia, to bym wiedziała, w co mam się ubrać. Więc dzięki temu mam powód, żeby iść na spacer, po prostu pójdę do action, co się bardzo cieszę. Teraz już zaszło słońce na ogrodzie, więc podleję go, żeby była miększa ziemia, jak będę wkładać obrzeża, bo chciałabym też to obrzeże ogarnąć dzisiaj, przynajmniej połowę, proszę Cię Boże, daj mi siłę. No i jeszcze muszę zrobić te krawieckie rzeczy. Więc muszę się naprawdę zacząć zbierać szybko, iść na spacery, kupić sobie kawusie i iść do Action, kupić gumę i wrócić. Dobra, idziemy. To jest ta sukienka. I widzicie, ja o tym mówię. Ta guma, no widzicie, rozwala się. Po prostu się rozwala w rękach. A to jest łatwe do zrobienia. Po prostu trzeba ją przełożyć i włożyć od środka. A to jest taka sukienka troszeczkę... Nie wiem, wydaje mi się, że taka mogłabym być jakąś odotową agentką czy coś, bo jest fajna. Kawkę też mamy. Dobrego dnia. Cheers. Siemano, tak jak widzicie, wszystko ja załatwiłam, gumki znalazłam, czego się bardzo cieszę, ale nie znalazłam żadnych guzików. Ogólnie nawet nie zapytałam, więc zapomniałam o tym. Ale chciałam wam pokazać moje chipsiki, które teraz jem, moje ulubione na ten moment. I się no próbuję zebrać na ten ogródek, powiem wam szczerze, że nie chce mi się jak cholera. Oglądam sobie teraz Cody Co. On robi takie fajne reakcje na jakieś śmieszne filmiki. Jak lubicie takie rzeczy? Dobra. Pokazuję wam chipsiki moje ukochane. To są te chipsy, które ja lubię. To są takie podłużne chipsy. I one normalnie smakują jak rosół. Wiem, dziwne porównanie, bo to jest w ogóle sour cream, więc to powinno troszeczkę inaczej smakować, ale on smakuje jak rosół. Ja je uwielbiam. Piję sobie, widzicie, Desperadosa jak nigdy, ale dzisiaj miałam jakąś ochotę, więc stwierdziłam sobie mikrochipsiki, bo one są takie podłużne i po prostu piwko. Ale widzicie, co do moich osiągnięć dzisiejszych, jeszcze został mi tylko ogródek i krawiectwo. Wszystko inne zrobione. Guy filming, because now his fucking friend's in jail. Everyone, you fucked everyone in the world with this prank. And yourself, and you're in jail. It's a net negative for literally everyone. And also, nobody thought it was funny. And everyone having watched this video is worse off. You fucked everyone in the entire world, which is actually impressive. So I support this. I'm kidding. This girl at the airport waits until the queue moves all the way forward.
Hejka kochani, ja właśnie lecę po coś bardzo ekscytującego dla mnie, po przesyłkę. Patrzcie na to. Cześć kotku. Boję się. Czy ty nie jesteś tym kotem z wcześniejszym? Dobra, tak jak mówiłam, idziemy po przesyłkę. Super, dwa wielkie busy impost są. Zaraz wam pokażę, o co chodzi i co zamówiłam. Tak jak widzicie, kupiłam sobie tego Squid Buddy, ale podróbkę. Jestem straszliwie ciekawa, czy to będzie działać. To się daje na tył telefonu i będzie dzięki temu mógł nasz telefon bez na przykład statywu przyklejać się na przykład do szkła. Czekaj, a tutaj? A, do jakiejkolwiek powierzchni. Dobra, stestujemy teraz to. Dobra, mam to. Musicie być naprawdę bardzo, bardzo ostrożni, widzicie? Bo ta przezroczysta część, czyli klej, jest mocno przyklejona do tego brązowego. I powiem wam szczerze, za pierwszym razem w ogóle tego nie zauważycie, bo dobrze, że to jest pięciopak w jednym pakowaniu, bo ten już mi się jakby tak rozwalił, ale wziąłem kolejny i przykleję zaraz na ten telefon i od drugiej strony zobaczymy. Ale się udało. Dobra kochani, zamontowałam tą przystawkę i teraz spróbuję ją przymocować tutaj na lustrze. My fucking god. Zarąbiście, ej, ja jestem po prostu niebowzięta. Mam nadzieję, że to nie będzie wspadać. Mimo, trzyma się jak cholera mocno. Polecam każdemu. Wszędzie, gdzie chcę, mogę sobie nagrywać teraz film, ale się cieszę, powiem wam szczerze. Dobra, to jest nic, to jest wszystko. Zobaczymy tylko, jak będzie schodzić. O. Dobra, jestem na tak. Jak będę pamiętać, to wam podlinkuję te, co ja właśnie kupiłam dokładnie. Ej, zarąbiście! Dobra kochani, z mojej strony to jest wszystko. Mam nadzieję, że podobał wam się filmik. Jeśli tak, zostawcie lajka, zasubskrybujcie, jeśli tylko chcecie. I życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Pa!